widzicie to. To stacja Narciarsko-Soszów. 25 marca 2023 roku. I kajten śnieg. Kajten śnieg. Ja tu na narty przyjechał. Tam są ludzie. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo i co? Co robić? Pieprzyć to. Trzeba iść na narty. Z Witomborsk ze Soszowa. Miał być dzisiaj szkolnity. Miały być dzisiaj testy narciarskie. Na szkolnitym wszystko szlak trafiło. Wszystko szlak trafiło, bo Cezar... Trudno to powiedzieć, ale Cezar człowiek organizuje taką imprezę pod koniec marca. Widać tutaj już, ta trasa jest nieczynna, nie pojeżdżymy tutaj. No próbowali coś tutaj zdziałać, ale nie udało się. 3 godziny jeżdżę dzisiaj i jutro pewnie też. I to będą już ostatnie moje ski rajdy w tym sezonie. Trochę mnie dziwi, że tutaj nie ma ludzi w ogóle. Może 5 nas tu jest. Nic więcej. Nie rozumiem tego. Skoro są jeszcze dobre warunki na stoku, to nic tylko jeździć.
Tak. No, jest to zwarnięte, słuchajcie, jestem w szoku trochę. I powiem wam tak, że jeżeli ktoś decyduje się na ski lejza w takich warunkach, już wiosennych, no bo tu by było godać, 8 stopni w tej chwili mamy, no to musi być prawdziwym koneserem narciarstwa, prawdziwym narciarzem, 100%. A nie takim, co no się podziwo, a jest źle, nie jadę. Nie jest źle, jest dobrze właśnie. Dlatego trzeba było jeszcze przyjechać. Miało być schodnite, jak powiedziałem, ale to, jaką kompromitację zrobili, to trudno to w ogóle cokolwiek ocenić. Oczywiście te testy się odbywały, ale w tygodniu. A dzisiaj miało być naprawdę dużo ludzi. No i wszystko pierun strzeli. Kompromitacja na całego. Chociaż w kwestii tej kompromitacji to nie jest to aż taka kompromitacja, jako była wczoraj w Pradze, w Czechach, bo wiecie, że był szpil, Polsko grała z Czechami, grała, dużo powiedziane grała, no bo jak można nazwać, że grała w sytuacji, kiedy tracą bramki w pierwszej i w trzeciej minucie, słuchajcie. Po 3 minutach szpilu już było 2-0 dla Czechów. Także o grze tutaj raczej nie ma mowy. Oni po prostu w ogóle nie grali. I co z tego, że nowy trener, jakiś tam Portugalczyk, Santos, czy jak mi tam. No ale trzeba grać. No tu nie ma jak. Nie ma kim. Kasa się liczy i nic więcej. Tak więc pewnie co niektórzy, co ten szpil oglądali, to już po 3 minutach już se zrobili wolne. I słusznie. Ja tego w ogóle nie oglądał, no bo sami widzicie, że nawet nie było co.
No to mamy już 14 stopni powyżej zera. No i oczywiście nie odbyło się bez znalezienia kesza. Jest tutaj kesz pod tym pniem. Trzeba uważać na mróz. Jeszcze taką brzoza tutaj. A więc fajnie. Mamy kesza w okolicy.